Tweedum, 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 16. Halo? Grażyna, słuchaj. No jestem już w biurze. Tak. Zaczekaj, ja mam dla ciebie połączenie. Więc tak, wiesz co, wychodzi mi, najlepsza opcja to jest chyba przez Istanbul i stamtąd. Istanbul, nie i stamtąd, wariatko. Można. Proszę, proszę, można, można. Tylko słuchaj, tam jest, z tego co widzę, jest przesiadka. Niestety, przesiadka 5 godzin czekania, tego się niestety. Wiesz co, to chyba lepiej przez Moskwę cię puszczę. Przepraszam, że się wtrącę, ale przez Moskwę to nie. Tam kiedyś pojechał, pamiętam, Bolesław Bierut i no już nie przyleciał. Aha, miał przesiadkę? Nie, wysiadkę miał właśnie. Aha, ale doleciał. No doleciał, ale już z nogami do przodu tam już tak. Nie, słuchaj, Graża, to jednak nie, to jednak Stambuł, Tak, Istanbul, tak. Klient mówi, że jakiś Bierut miał problemy w Moskwie. No. Dobrze, poczekaj, ja szybko go załatwię. No. Biuro podróży. W czym No mogę właśnie, pan ja w tej. mu. O, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ja już chyba też nie mogę, ale. Ale proszę, proszę siadać. Jak mi jest przyjemnie, proszę siadać. Tak, proszę siadać. To nie uwierzysz. Normalnie trzymaj mnie, bo zaraz się przewrócę. Mój profesor z liceum. Słuchaj, profesor. Pamiętasz, w liceum mówiłam ci, w pierwszej klasie kochałam się w profesorze. Jejku, jaki seksowny był. Ja zwariuję, jak sobie przypomnę. Blondyn, wysoki, niebieskooki, włos. I zawsze w takim modnym trenczu posuwał. Znaczy teraz płaszczyk został, włos uleciał. Tak, 30 lat temu, to było nieważne. Grażyna, ja ci potem wszystko opowiem. No, pa, 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 pa. No, panie profesorze, no takie spotkanie. Ja już wiem, tak. Proszę siadać. Mi się już też jakoś wszystko... Ojej. No to... Proszę siadać, proszę usiąść. Ja wiem, ty jesteś dziecko, ty jesteś ta... No, ja podpowiem, nie, bo pan profesor sobie... No to ja, no to nie. No to siądź, dziecko, no to... Ale nie, nie wypada. No jak nie wiem, no to ja pierwszy nie mogę usiąść, no. Siadaj, dziecko! Dobrze, dobrze, dobrze. Panie profesorze... Nie, ty byłaś moja, wiem, ja poznaję po... No ja się przedstawię. Nie, nie, ja sam, ja sam. Ty jesteś rybeczko, ty... Wiem. Ty jesteś ta jagódka, nie, to nie. To nie ten owoc i... Nie, ty jesteś ta... Wiem, Zosia, pamiętam, nie, Zosia. Nie. No nie, wejdziesz, tak, nie rób mi tego, bo przecież ja nie mogę tyle razy wstawać. Bo w końcu nie wstanę. I ty jesteś ta, nie, Zosia, nie, już wiem. Ty jesteś Kasia. Kasia. Nie Kasia tam, Kasia Srasia, Basia jesteś. Kasia. A jednak. No może Kasia, no tak, Kasia, tak. No to opowiadaj, no tak, pewnie rodzina, pewnie tam mąż, dzieci, ajajaj, obiad rosół, kapusta, tak. No tak, syna mam. W liceum już. Już! No taki chłop, no czas leci. No jak to, już! No tak, no mąż też. Mąż. Tak. Z mężem coś nie tak, pracy nie ma? Nie, mama. Wyjechał. Nie, jest. W domu. Nie. Gorzej. W więzieniu? Nie. A gdzie? Tylko żeby to się poza tą salę nie wyniosło. W PiSie. No to masz, babo, problem. A ty dziecko jesteś... No właśnie, ja na odwrót w koalicji. O, to się składa. A syn? A syn jakoś w porządku. Raz w PiSie, raz w koalicji. Co tydzień dobra zmiana. No to trzeba może uważać na jego kręgosłup, bo
Może by na jogę puścić go. Bardzo dobry pomysł. Ale panie profesorze, w niedzielę robimy sobie wolne. Chociaż. Tak, no to, jeden dzień. No to nudów nie macie. Nie, jakie tak. Nudy, panie profesorze. Ja oczywiście siedzę, no ciężka praca, biuro podróży, więc to te dzwonię, te telefony, to wszystko. Tak. I wracam taka zmęczona do domu, ja patrzę, a mi na drzwiach wejściowych Pawłowicz wisi. Powiesiła się u was na drzwiach? Ale jak to, jak to? Panie profesorze, mąż przykleił. A co będzie, jak mu odbije i potem mi nad łóżkiem ją powiesi? O kurde. Panie profesorze, tak. On ma wszystkie spodnie poprzecierane na kolanach. Tak, w tych miejscach. Jaką sparę by się nie wziął, to tu przetarte, tu przetarte, tu przetarte, tu przetarte. Więc... No po prostu prezesa w telewizji na kolanach ogląda. Więc ja mu mówię, tak. Człowieku, ty wstań z tych kolan! Wstań! Tak! Ty haseł swojej partii nie słyszysz! Tak, no. Tak, a jeszcze wie, że w biurze przecież pracuje. Tak. To ostatnio powiedział, żebym mu załatwiła weekend na Mierzei Wiślanej. O tej porze? No listopad. A co mu tam? Obejrzał w telewizorze, że prezes tam pojechał ten słupek, tak? Wytyczał tam i ten słupek wbił. To on chce teraz pojechać i sobie zdjęcie z tym wróć słupkiem zrobić selfiaka. Ale przecież tego słupka nie ma. Tak. Ja mu mówię, że go już tak. Nie ma, ale mi nie wierzy. Tak, wiesz, prezes go zapakował do domu na pamiątkę. Tak. A poza tym wszystkie obiady gdzie? Gdzie? W Zielonej Owieczce. Ja cię kręcę. No. I ten taki kawał drogi tam jest. Ale gdzie tam? I on jeszcze chce się uczyć języka węgierskiego. No proszę. No co tam, co z tego ugrofińskiego zrozumie, no? Bo z Orbanem może dwa słowa. Może, po prostu. Panie profesorze, a jeszcze jednego dnia to wie pan, co on mi przyniósł? Co przyniósł? Wiadro piasku i 3 kuwety dla kota. A my mamy psa. Ja cię taką satyreczkę. Piękna, taka po prostu rudziaczka, tak skochana do czesania. On ją kici, 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 pies zgubiał kompletnie. No psa kici, kici. No, kici, kici, no. Ja to szaleję. Ja szaleję, a najbardziej to szlak mnie trafia, tak. Bo my przecież pieniędzy nie mamy. On codziennie szuka, otwiera komputer i szuka domku na Żoliborzu. No szuka domku na Woli, na Żoliborzu. No przecież ja tego nie wytrzymam dłużej. No przecież to trzeba mieć nerwy ze stali, panie profesorze. Oj, oj, to niedobrze, to niedobrze, że w małżeństwie nie ma miłości. Nie chcę być jak kaznodzieja, ale niedobrze, powiem ci, Zosiu. I Basiu, Krysiu. Jagódko. Marysiu. Nie, panie... nie, panie profesorze. Tak. Nie, ale miłość nie. Jest. Jest. Tak, my no się chodź. Bardzo kochamy. A no to chodź. Ja jako kobieta wiem, że to jest po prostu człowiek chory. Tak. I on potrzebuje zrozumienia. No, musi, tak. Prawda? Tak. Tak sobie rozmawiamy. Tak, tylko jak długo go można rozumieć? Wstaje w nocy, tak? Laskę struga. Ale to znaczy jak laskę struga? No normalnie. Ale co? Normalnie. Sobie struga czy jak? Nie, panie profesorze, no. Jak struga? Do marszałka się przymierza. A widzisz. Tak. A jeszcze najbardziej to mnie wkurza, jak on sobie tą kawkę z Morawieckim popija. Kawkę z Morawieckim pija? Tak, no co? To już może jest na samym szczycie. Panie profesorze, on nawet z domu nie wyszedł. Jak on to organizuje? Zdjęcie sobie stawia Morawieckiego, kawki dwie sobie robi i jej gadają. I dawaj, hajda, jeden drugi. O wszystkim. O Kubicy, o Wacie, o Tacie, o promie, w budowie. I co chwila, o ku, ja pie. O ku. Nie wyrażaj się. Mówię mu, w końcu premier to. No tak. On mówi, że Mateusz prywatnie. A widzisz. I że może. A, no a czasami, panie profesorze, tak. To jeszcze do nich w nocy dojdzie jeszcze 2 koleżków. Sasin z Suski przyjdą. Ci też? Tak, ci też przychodzą. I potem siedzą do rana i dzielą włos na 4. Bo panie profesorze, bo ten Suski to on podobno perukarz jest. Suski perukarz? Tak, tak. A widzisz, to dla ciebie będę miał kontakt, bo może coś... No i potem się odprowadzają. Już nad ranem mój mówi, że ich odprowadzi i przy okazji kota wyprowadzi. To ja mu za nim jeszcze tak krzyczę. Tylko żebyś ty mi Polski z Unii nie wyprowadził. Ty! Nie wyrażaj się. No i jeszcze, i tak, no. No ale panie profesorze. No tak, bo właśnie w sprawie polecić, bo to... No tak, w końcu pan w biurze podróże. No bo dostałem bon i w nagrodę za jakąś ilość tam, nie wiem, wow. Pracy i bon od pani tej ministry szkolnictwa, tej
A to w ogóle gratulacje, panie profesorze. Tak, nagrodę, nagrodę. To gratulacje, no to i to tu z Dowolnego Biura Podróży mówię sobie, ja patrzę. Ja akurat tak jest. Przechodzę, jest. Panie profesorze, moja Zosia. Ale tylko pan musi mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę chciałby pan polecieć? Jakieś ciepło, zimno, północ, południe? No to jeżeli mogę wybierać... Afryka, Alaska. No to jeżeli mogę wybierać, to bardziej ciepło, bardziej południe, bardziej coś typu Afryka. Afryka, dobrze. I to, ten bon opiewa na jaką sumę? No, jakieś 300 zł chyba. No. No tak. No. Czyli witaj Afryko z Afryko. Na południe. No nie wiem, nie, no panie profesorze, proszę, no my coś znajdziemy. 300 zł to jest, tak, że ty tam tak, nie, tak. Nie friko. No to... Z noclegiem? No tak, 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 tak. I śniadania. Bo ja bez śniadania to ja z domu nie wychodzę. Tak, tak, tak. Zawsze coś, no to... ale zawsze coś. To panie ale profesorze, to... no to na południe, tak? No na południe, jak najdalej. No to Kraków. No to Kraków. Polecieć do Krakowa. Ale z noclegiem to nie dociągniemy. Aha. Na tą sumę. Ale to jeszcze jedna opcja zostaje. Tak. Proszę bardzo, Radom. Proszę bardzo. I mamy tak, odlot do Radomia jest o godzinie 23.40. Aha. Przylot jest 23.58. Ale to szybciutko. O. No migiem po prostu. Czyli około godziny pierwszej będzie pan już w hotelu. Raz, dwa leci. I potem jest z powrotem wylot z Radomia 5.20. Ale... Czyli... To jest super opcja, bo wychodzi pan o trzeciej z hotelu, czyli bez śniadania. Bez śniadania, to wtedy czyli mamy nie dopłacamy. Nie dopłacamy, trochę gratis. Tak. I 5.20 jest wylot. No już, i pięknie. A wylot jest do... No do Warszawy, do domu. Z powrotem. No. A kiedy pan profesor chciałby lecieć? Ja od razu zabukuję. No najlepiej 12, bo to takie last. Ale w listopadzie? No a kiedy? Nie, no 12 listopada to święto jest. Nie, 11 jest święto, to ja dobrze wiem, bo... Nie, 12 też. No, można powiedzieć, no, a, no, je. Yeah. O mały wóz by nie było. No, jakby nie zdążył prezent, a on taki wziął papier. Szybko pisał. Lewą ręką. To jest tak, gość, tak naprawdę błyskawy. On powinien za Kubicę jeździć. No. Ej, ej, ej. A na marsz pan pójdzie, panie profesorze? Marsz, no, co roku jakieś tam... Tak, marsz. Tylko ja, jak teraz i kolejne marsze, to zawsze ten nasz marsz, uważam nasz marsz. Nie ich marsz, tylko nasz marsz. Ja ich marsz to nie wchodzę, tylko nasz marsz. Bo oczywiście nasz marsz, bo gdyby oczywiście i nasz marsz był ich marszem, to ja bym oczywiście nie poszedł w ich marszu, bo to byłby ich marsz. Ale jak jest nasz marsz, to ja zawsze mówię, oczywiście mógłby być jakiś inny, prawda, marsz. To wtedy, jeżeli byłby inny marsz, to ja wtedy, jeżeli to byłby inny nasz marsz, to wtedy ja do tego innego też mógłbym iść. Tylko pod warunkiem, że to nie jest ich marsz, bo ja... Marsz! Ich marsz! Marsz, no, Jezus, kochaj! Dobra, dobra! Niech żyje! Zapraszam państwa na wykład o początkach człowieka na ziemi. Otóż człowiek pochodzi od małpy. Przepraszam bardzo państwa. Słucham? Halo, co? Nie, to nie jest masoński wymysł, tylko naukowo udowodnione twierdzenie. No to pan za bzdurę opowiada, kim pan jest? Co? Ta, profesor akurat. Niech pan nie bezcześci tego nazwiska. Wyłącz się, głupku. Przepraszam państwa, bardzo serdecznie, no po prostu... No ktoś się bawi telefonem, się podszywa pod autorytet bardzo znanego człowieka, który kiedyś kandydował na prezydenta i był... Nie wiem, nawet głos mi się udało podrobić. To przepraszam państwa, bardzo jeszcze raz. A więc człowiek pochodzi od małpy. Słucham? Tak, posłuchajcie, gnoje. Nie jesteście z Ministerstwa Edukacji. Nie wiem, ilu was jest w tej budce, ale nie nabierzecie mnie. Jak was znajdę, to wam nogi powyrywam. No, już mi nie dzwonić tutaj. Przepraszam, nie, w ogóle, przepraszam, tak odłożę słuchawkę, o, to już nikt nam nie będzie przeszkadzał. O. Przepraszam państwa bardzo, jeszcze raz. A więc, zgodnie z twierdzeniem Darwina,
Człowiek pochodzi od małpy. I w swojej pierwotnej wersji człowiek wyglądał tak. Mózg. Jak widać po zachowaniu, mózg człowieka pierwotnego był słabo wykształcony. Składał się z kilku komórek i pływał w płynie mózgowym niczym dziecięca gąbka w basenie pełnym wody. W niektórych przypadkach tysiące lat ewolucji nie dokonały wielu zmian. Zmieniły się oczywiście detale, natomiast sposób postrzegania świata pozostał ten sam. Współczesny człowiek tego typu ma jedynie dwie komórki więcej niż jego poprzednik, z tym, że przez jedną dzwoni, a w drugiej trzyma kradzione rowery. Bardzo dziękuję. Kolego, mógłbyś wyskoczyć z dychy? Przecież dostał pan pieniądze za udział w wykładzie. No ale już gubiłem. No, nie dam panu pieniędzy, bo pan przepije. A na jedzenie dla dzieci? Na jedzenie panu nie dam, mogę kanapkę panu dać. O, mam kanapkę akurat. Idź wyjaśnię pieprz tej mamucie, zaraz się skończy zabawa tam. Proszę bardzo, 10 zł. No, dobra. Dzięki. Typowy przedstawiciel tego podgatunku. Proszę na przyjęty przykład. Jak państwo widzą, człowiek pierwotny miał słabo... Jak państwo widzą, człowiek pierwotny miał słabo wykształcony mózg, za to inne części ciała, że tak powiem, pełen szacun. Ogień. Ogień to kluczowy wynalazek w historii cywilizacji. A dlaczego pani nie ma płonącej pochodni? Przecież miała pani pochodnie nieść. Ale strażak mnie nie wpuścił. Strażak. A co pani ma w ręku? A tak. Zdjęcie płonącego Reichstagu. O, powiedzmy, dobra, może być. Bo dlaczego? Bo każdy wynalazek ma swoją dobrą i złą stronę. Właśnie dzięki wynalezieniu ognia można było gotować potrawy, ale z drugiej strony przez ogień doszło do wielu różnych pożarów, między innymi spłonął Reichstag, spłonął Londyn i spłonęła moja ciotka, jakiej buchnęło z Junkersa. Bo każdy wynalazek ma swoje dobre i złe strony. Nie ma nic ewidentnie, tylko dobrego. A lody? Wiem, że chodzi o przedłużenie gatunku, ale wrócę do podstawowej definicji słowa lody. Otóż można się przeziębić. Bardzo podwyższa rachunek za prąd. Żaden wynalazek nie jest ewidentnie wyłącznie dobry. Właściwie broni się tylko gumowa lala. Broń. Broń od początku służyła człowiekowi po to, żeby zabijać inne żyjące istoty. Zaczęło się od takiego prostego kamienia i trzeba powiedzieć, że w dziedzinie broni tutaj ewolucja dała z siebie najwięcej. Obecnie dysponujemy już taką bronią, że właściwie lepszej nie trzeba, bo tą, która jest, można zniszczyć ludzkość kilkanaście razy. Chyba, że wcześniej dziabnie nas taki kamień dużo większy, który przyleci z kosmosu. Co ciekawe, każdy wynalazek owocuje po jakimś czasie antywynalazkiem. Każda rzecz antyrzeczą. Na przykład wynalezienie dzidy doprowadziło do wynalezienia tarczy. Wynalezienie maczugi doprowadziło do wynalezienia kasku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także wynalazek koła. Późno, bo późno, ale też doczekał się swojej antytezy. Doktor Armata Kęcki? Tak, to ja. Dlaczego pan nie odbiera telefonu? Nie wiem. Podobno twierdzi pan, że człowiek pochodzi od małpy. No tak, ale to nie jest moje twierdzenie, to już tak dużo ludzi... Jest pan aresztowany, proszę. Jak to aresztowany? Przez kogo? Dlaczego?
Rozkaz wielkiego edukatora. Drodzy Państwo, witamy tutaj wszystkich obecnych, ja razem z moim synem, na wyborach Miss Pojezierza 2005. Gościem honorowym, jednym z jurorów, jest Miss Pojezierza 2004, pani Angelika Hocoń. Zapraszamy, pani Angeliko, zapraszamy. Zapraszamy, proszę bardzo. Udział w wyborach Miss Polonia, nawet w charakterze jurora, jest dla mnie cudowną przygodą. Lubię jeździć konno, opiekować się dziećmi. Chciałabym, żeby na świecie nie było głodu i wojen i żeby nie podrożały kosmetyki w sklepach. Dziękujemy pani i zapraszamy do loży juror. Stop! Gdzie? Bardzo przepraszamy, że przeszkadzamy, ale obawiam się, że to zgromadzenie jest nielegalne, a w związku z tym wzywamy do rozejścia się, bo w innym przypadku użyjemy siły i albo on, albo ja strzelimy gumową kulą. Ze względu na specyfikę gumy, chociaż jest jeden pocisk, będą na pewno rykoszety i w ten sposób oberwą wszyscy. No tak, ale z jakiegoż to powodu? Reprezentujemy środowiska feministyczne, które sprzeciwiają się wykorzystywaniu kobiet oraz próbują wyrównać szanse kobiet i mężczyzn. W tej chwili kobiety są wykorzystywane, przezywane złośliwie per baba, traktowane wyłącznie jako pilot żywy do telewizora, kurier do sklepu monopolowego, łącznik posiłkowy z kuchnią, czy wręcz po prostu jako zwykły, ordynarny obiekt seksualny. Dobrze, dobrze, zaraz, chwileczkę. Skąd panowie są? Jak się tutaj panowie dostali bez przepustki? Sprawdzamy, czy została zachowana zasada równości płci. I na pierwszy rzut oka widać, że oczywiście nie. Po pierwsze, dlaczego jest dwóch prowadzących? Została złamana zasada cyca. Przepraszam, jaka zasada cyca? Cyca! Prowadzący, prowadząca! Cyca! No dobrze, ale dlaczego w takim razie wasza komisja składa się z dwóch mężczyzn? Jest to również ewidentne złamanie zasady cyca. I w tej chwili srogo pan się myli, ponieważ to jest pani Barbara. To? Tak. Bardzo się poczułam przez panów dotknięta. Wiceprzewodnicząca feministek region Mazowsze. A gdzie jest przewodnicząca? Jest na zawodach strongmanów w Kołobrzegu. Nie bez szans na medal. Pudzianowski czuje jej oddech na plecach. Trzeba powiedzieć, że pani Barbara własną osobą realizuje postulat równości płci. Ja? Tak. W jaki sposób? Jako typowy babochłop. Tak, Barbara, nie gorąco ci? Co ty masz napisane? Robię to na stoch. Może zdejmij to, co? Naprawdę? Tak, zdejmij to, głupio wygląda. Moje piersi należą do mnie. Ależ proszę pani, do pani piersi nikt tu żadnych pretensji nie zgłasza. Nie, no nikt tu się będzie, z łapami się nie będzie pchał. Spokojna głowa. I to jest popis typowo męskich szowinistycznych świń. Coś ogromnego. Skąd ty bierzesz takie fajne t-shirty? Ten wzięłam od Kazimiery. Następne pytanie brzmi. Czy panowie prowadzący, podobnie jak zawodniczki biorące udział w konkursie, w jakimś momencie będą występować w strojach plażowych? No, nie. Nie, no, absolutnie nie. Oczywiście, że nie. No i to jest, i to jest naprawdę brutalne pogwałcenie zasady równości płci. No pan jeszcze Rafał, to pan Rafał jest jeszcze młody. To pogwałcanie w porządku. No ale pan, panie Przełku, starszy człowiek, pan się wziął za pogwałcanie? Przy dziecku? Wprawdzie gwałt i pogwałcanie to nie to samo, ale to jest sąsiedni paragraf. I będzie sąsiednia cela. No dobrze, ale w zasadzie, dlaczego panowie się wtrącają do naszych wyborów miss? No właśnie. Co to, feministki nie mogą sobie urządzić własnych wyborów? Feministki mają swoje wybory miss. Natomiast trzeba uczciwie stwierdzić, że poziom nie jest zbyt wysoki. Wystarczy wspomnieć, że miesiąc temu na wyborach miss w Ciechocinku Barbara zajęła pierwsze miejsce. Tak naprawdę byłam druga.
ale powinnam wygrać. Tak czy owak, płacą panowie mandat 800 zł. Nie, ale... Nie, zróbmy tak. No. Pan płaci mandat 800 zł i pan mandat 800 zł. Tak, ale dlaczego tak? Bo jesteśmy za równym podziałem mandatów. Proszę bardzo, kobiety, przodem, proszę, wychodzimy. Proszę bardzo, już wychodzimy, tak. Proszę.